Słuchajcie, myślę, że wstęp do tego odcinka powinniśmy zacząć od jakiegoś nieśmiesznego żartu, bo naszym gościem będzie Karol Strasburger. Ze Strasburga, Karol. Czyli Karol Fila. Po tym fantastycznym wstępie Polkosia ja czuję się jak Martin Bright-White zastępujący Leo Messiego w Barcelonie. Dalej już będzie tylko lepiej. Więc to już koniec. Dotarliśmy do Alzacji, do pięknego już miasta zaczynamy? Strasburg. Tak, zaczynamy. Jest tu nasz człowiek, który nie dość, że wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie, to jeszcze gra w drużynie, która jest absolutną rewelacją ligi. Chyba się nikt nie spodziewał, że Strasburg będzie tu, gdzie jest. No racja, no. Nikt się nie spodziewał, że Strasburg będzie tak niespodziewanie wysoko w tabeli, ale bardzo się cieszymy. Idziemy krok po kroczku do celu. Ale wy też macie takiego trenera, który ma bardzo dobrą opinię, uchodzi za takiego Juliana Nagelsmana francuskiej piłki, a więc Julien Stéphane, to też jest człowiek, który zrobił na tobie wrażenie? Tak, tak, od początku już zrobił na mnie wrażenie, choć komunikacja jest bardzo ciężka, ale dajemy radę, jakoś drugi trener bardzo dobrze mówi po angielsku i jakoś sobie radzimy, ale no widać, że ma duże pojęcie o piłce i na pewno osiągnie dużo. A co jest takiego szczególnego w jego filozofii? Bo wiem, że też byłeś pod wrażeniem tej jego filozofii, tego jego pomysłu na futbol. On ci otwiera oczy na pewne rzeczy, jeśli chodzi o piłkę? Wydaje mi się, że tak. Na pewno spokój. Spokój, duży spokój ma ten trener i gra ofensywna. Chce cały czas grać ofensywnie piłką. Widać po naszych statystykach też strzeleckich, że lubimy atakować. Byliście w czołówce, jeżeli chodzi o w ogóle Ligi Top 5, jeżeli chodzi o zdobyte gole. Szczególnie na naszym stadionie. Tak. I widać, że cały czas chcemy atakować. Mi się to podoba. Ale to jest ciekawe, bo to nie jest tak, że ktoś z klubu sobie wymyślił, że Karol Fila przyjdzie do Strasburga, tylko ten transfer był konsultowany z trenerem, który miał przejąć ten zespół i zdaje się, że on dość dobrze miał ciebie przeanalizowanego. Wiem, że Strasburg mnie chciał półtorej roku przed tym transferem, jak doszło do niego i cały czas mieli mnie w notatniku i obserwowali. Ostatecznie była zmiana trenera i ten transfer delikatnie przystopował, ale trener na wszystkich meczach, które były do tej dyspozycji mnie widział i doszło do tego transferu. Jestem bardzo zadowolony. No właśnie, pamiętam, że ty, kiedy pojawiały się plotki o tym, że Parma jest tobą zainteresowana, to podobno nie byłeś wówczas gotowy na transfer zagraniczny. Czy w przypadku Strasburga miałeś też wątpliwości, czy raczej byłeś już przekonany o tym, że to jest dobry moment na to, żeby się przenieść do mocniejszej ligi? Jak były zainteresowania z Włoch, to był mój najlepszy moment. Mhm. Jak na razie. I no, zdecydowaliśmy z menadżerem, że jeszcze poczekam te półtorej roku w Ekstraklasie. Chcę się ograć i spróbować jeszcze sił w polskiej lidze, ale wydaje mi się, że to był delikatny błąd, że mogłem zaryzykować i jednak podjąć decyzję wyjazdu. Karol Fila to jest człowiek, który ma 100% wygranych pojedynków z Kylianem Mbappé, skończył cały jeden pojedynek z Kylianem Mbappé i się zastanawiam, czy ty nie jesteś dobrą osobą, której można zadać pytanie, analiza porównawcza Kylian Mbappé kontra Federico Chiesa, bo to jest ten pierwszy chyba wielki piłkarz, z którym miałeś się okazję zmierzyć. My widzieliśmy ten mecz na stadionie, na żywo i byliśmy pod wrażeniem. Chiesa robił kosmiczne wrażenie, naprawdę. Ciekaw jestem twojej perspektywy, tylko na was, tylko na was. No zdecydowanie, no gościu niesamowity, ja też wchodziłem z nienacka, bo wiadomo co się stało z gumnem, ale jakoś się udało, nie, wygrać te mecze. Ale sobie jakoś starasz ustawić takiego zawodnika od początku spotkania, nie wiem, jakoś od razu w pierwszym kontakcie mu się mocniej zameldować, przerysować go delikatnie, czy raczej nie? To jest dobry sposób, uważam, bo wczoraj nawet jak graliśmy, to zaatakowałem mocniej gościa i już inaczej troszeczkę do mnie podchodził i rzeczywiście to jest dobry sposób, ale nie myślałem nad tym i Filip Jagiełło mi bardzo pomagał właśnie w tym meczu i mieliśmy prawie cały czas 2-1, nie? I dlatego. I właśnie dlatego to było skuteczne, bo normalnie mieć na stronie Chiesę to jest dla obrońcy trochę strach, bo po pierwsze ja się śmieję, że to jest takie terzewe połączone z czołgiem, nigdy nie wiesz co on zrobi, a idzie bardzo szybko i bardzo pewny siebie i ciężko go no, pewnie rozczytać. No ta pewność zdecydowanie, nie? I że cały czas atakuje, kurczę, to mnie troszeczkę delikatnie, szczerze mówiąc, przerażało, że cały czas szedł na mnie. Już po pojedynku z tobą, tak? Tak, cały czas, bo w Polsce to wiadomo, że tam skrzydłowe troszeczkę mnie ryzykuje. Zagra, jeszcze wycofa pochodzący jeszcze, na drugą tak, stronę. Dokładnie, a on cały czas szedł. Jak miał piłkę, to cały czas mnie atakował. A Mbappé? No i inny poziom. I tak, szczególnie ta szybkość jego jest niesamowita. I pod takiego gościa mówisz, że lepiej się ustawić w sensie z dystansem, żeby nie być za blisko niego, żeby się nie odjechał po prostu no, po przyjęciu od razu. Dokładnie, tak. Ustawiałem się tak 5 metrów obok niego i dawałem sobie, że większe szanse na pewno. Ale też była historia związana z jego koszulką, bo ty go podobno poprosiłeś od razu po tym spotkaniu.
spotkaniu, ale nie udało się jej zdobyć. No dużo w mediach o tym było i zapytałem się go, czy mogę koszulkę, on powiedział, że okej, tylko że podziękuję kibicom. Mhm. Bo akurat było dużo kibiców, prezentacja, bo jeszcze to był czas, jak Messi miał debiutować. No tak, wszyscy oczekiwali, tak, że to będzie ten mecz z Strasburgiem. Mhm. Dużo ludzi było, podziękowało kibicom. Akurat trener miał jakąś odprawę u nas, że dobry mecz zagraliśmy i że tylko szkoda tego wyniku. Zgubiłeś go z radaru? Czekałem na niego przed szatnią, ale się niestety nie pojawił. A to prawda, że twój 10 lat starszy brat miał jeszcze większy talent i że zapowiadał się też na bardzo dobrego piłkarza? No, wszyscy tak mówili w Lechii, wszyscy. I no, wydaje mi się, że no, ja go nie widziałem, bo jak ja już zaczynałem grać tak poważnie w piłkę, to... To on już kończył? To on już delikatnie schodził na bok. Wszyscy w Lechii mówili, że miał ogromny potencjał. On grał z Marcinem Pietrowskim podobno, dokładnie, tak? Dokładnie, dokładnie tak. No i podobno... Podobno byli, był lepszy. Podobno był lepszy, ale byli najlepsi właśnie we dwójkę w Lechii. Jak ty diagnozujesz to, że mu się nie udało? Bo takich historii słyszymy mnóstwo i często piłkarze, którzy do nas przychodzą, mówią, ale w moim roczniku byli lepsi, ale dzisiaj no już tak. O nich nie usłyszycie. No i ja też jestem właśnie tą historią taką, że byli na pewno lepsi ode mnie w moim roczniku, na przykład Adamczyk. No, Kubek, zawsze, tak. Zawsze wygraliśmy w kadrze, ja Pomorza. Te same pozycje wtedy jeszcze? Jeszcze podobne. Wtedy, tak, te same pozycje i no robi ogromne wrażenie. No, widać, że ten chłopak coś osiągnie, no ale niestety ta kariera przystopowała. Ty widzisz, ty byłeś zawodnikiem zawsze kreatywnym, jeżeli chodzi o te młodsze kategorie wiekowe. Grałeś w środku pola, przeważnie na dziesiątce lub na ósemce. I nagle ta transformacja na prawego obrońcę to było też coś, co chyba cię nie przekonywało na początku. Nie byłeś zadowolony z tej pozycji. Nie, no wiadomo, na prawej obronie to mniej trzeba jest, dużo biegać. Dokładnie, wiesz. Dużo biegać, trzeba grać w obronie więcej. A ja bardziej właśnie byłem do takich technicznych spraw, klepka, wyjście na pozycję, ale... Ale z perspektywy czasu to ci się przydaje chyba. Dokładnie, jestem pewien, że na pewno bym nie osiągnął tyle, co teraz osiągnąłem na tej pozycji. I to Krzysztof Bredę wymyślił ciebie jako prawego obrońcę? Tak, tak. No tam chyba jeszcze tak. Ktoś, widzę, że tak nie byłeś przekonany co do odpowiedzi. Też jeszcze przed wypożyczeniem do Chojniczanki trener Nowak mnie dał na wahadło w jednym sparingu i bardzo dobrze zagrałem w tym sparingu i wydaje mi się, że nawet ten sparing obserwował właśnie trener Bredę i właśnie zapamiętał sobie to jest ten to. Sparing i od tamtej pory właśnie jakoś jestem na tej prawej obrońcy. No tak, a oglądając teraz mecze, zwracasz uwagę przede wszystkim na prawych obrońców i też czy masz ulubionych zawodników na tej pozycji, którym starasz się podpatrywać? W sumie nie patrzę tak na zawsze na prawych obrońców. Lubię oglądać mecze, lubię jak się coś dzieje i... Ale teraz szczególnie zawodnik Arsenalu, naprawdę to jest środkowy obrońca. Mhm. Też mamy Japończyka w klubie i też razem są bramkarze, Kałosimy. Dokładnie. Tomiyasu naprawdę w obronie to jest mój wzór. Mój wzór, a w ataku no nie, to zdecydowanie są lepsi zawodnicy. I największe wrażenie to Arnold na mnie robi z Liverpoolu. Okej, no tak, to jest Aleksander. Taki wzór. We Francji też jest jeden niezły, skrajny obrońca. Gilbert? Albo... nie, jak on przegrywał rywalizację z Matim Cashem. No właśnie, no, ale coś tam Aston Villa, wiecie, mi przeszkadza, bo w kadrze jest Cash. No właśnie, a w klubie masz wypożyczonego Gilbert. No tak. No, czyli za rok do Aston Villa może. A jak poziom twojego francuskiego? Wiem, że masz lekcje chyba cały czas. Mam, dwa razy w tygodniu, po 3 godziny. Już zaczynam pomału rozumieć troszeczkę, ale ciężki język, no nie będę ukrywał. I jeszcze cały czas ta bariera jest, bo kurczę... Chciałbym już coś więcej powiedzieć, przekazać, ale no niestety jeszcze nie mogę. A tutaj z angielskim jest duży problem. Wiemy, jak jest we Francji. No. Jest duży problem. Tak naprawdę trzech zawodników rozmawia tutaj po angielsku. I no po prostu ja jestem tutaj, muszę się dostosować i nauczyć się tego języka, bo wiem, jak jest ważny tutaj. Ale chyba drużyna dobrze zareagowała na ciebie, jak docierały do nas filmiki z mediów społecznościowych, jak śpiewałeś przez Kłodzie Zielone, tak. To jakby widziałem tam pełną serdeczność i pozytywność wobec. Nie, naprawdę drużyna jest świetna, jest top. Jakby to Zibi powiedział. Nie, pan prezes. No. On się nie obraża na takie obrażenie. Nie, nie jesteś też przykładem osoby, bo pamiętam ciebie chociażby z szatni U21, która wchodzi po prostu z futryną do szatni i raczej potrzebujesz trochę czasu, żeby się pewnie poczuć. I czy w Strasburgu miałeś też na początku problem, żeby się zaaklimatyzować i odnaleźć w tej grupie? Ale dokładnie tak jak mówisz, że jestem taki bardziej, że muszę
muszę się spokojnie... Dużo osób mówi, że jesteś cicha woda, wiesz. No też, też tak. No, ostatnio rozmawiałem z twoim kolegą i powiedział, o, Karolek, cicha woda. I tak, tak, cicha woda, ale wydaje mi się, że jak już poznam ludzi, to, to już się otwieram i no, jestem zupełnie, zupełnie inną osobą i tutaj też jest tak samo. A tu udało ci się właśnie złapać z kimś lepszy kontrakt, w szatni, kontraktu swoją drogą. To już może później. Przez, czy właśnie przez tą barierę językową, że niewiele osób mówi po angielsku, jest o to trudno? Tak, mam z dwoma zawodnikami, jest to Lebo Motiba. Najzawodniejszy gość, jakiego poznałem. Naprawdę, jak już go widzę, to, to już się cieszy. Naprawdę, no, to taki gościu. Ale on jest, on ma taki żart sytuacyjny, czy też wymyśla pewne... Sytuacyjny, różne, tak? Sytuacyjny i też taki ma śmieszny głosik i to, to, to naprawdę, naprawdę... No jest gościu w top 3 u mnie, jeśli chodzi o, o zabawny humor. To teraz musisz powiedzieć, kto jest jeszcze w top 3. To jest na pytanie, pewno jest Pawka Tomczyk. No, o tak. Pawka tak. Tomczyk. No, też, też godzinę temu z nim rozmawiałem. Tak? A on zmienił klub teraz. No właśnie. Zmienił klub, poszedł tak, gratulowałem. Do Rumunii. Do Rumunii, tak. Dokładnie, do Rumunii. No godzinę temu rozmawiałem i powiedziałem, że będę w futraku i miałem wspomnieć o nim, także na pewno będzie... Papka nam kiedyś z daleka krzyczał, tak, że kiedy do niego futrak przyjedzie. Tak, 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 tak. A do Rumunii to zniesie. I powiedział, żebym coś dobrego o nim powiedział, bo jak Czesiu, trener Czesiu Michniewicz tutaj był, to tak troszeczkę go, go zjechał, nie? Taka lekka szyderka leka, poszła leka wtedy. Szyderka i muszę coś powiedzieć, coś dobrego. Czyli tak, świetny technicznie, szybki, skuteczny. Nieobliczalny w polu karnym. Mający bardzo nieprzeciętny. Wiecie, bo wy mówiliście Kieza, Mbappé, no a Tomczyk? No, no Tomczyk, właśnie. Tomczyk, wiesz, trochę podobny do Mbappé, nie? Ale mówisz, że on jest kawałek. Biały Mbappé, jak będę śpiewał. No. To było Tomczyku. Ale jak patrzę na niego fizycznie, to widzę, że to jest teraz naprawdę kawał byka. No, no jest, jest, jest kawał byka. No. Poza tym, wiesz, co ale... jest ważniejsze? Ważniejsze jest być dobrym człowiekiem, a Pawka Tomczyk takim jest. Jest jemu, mega, jemu dobrze mega pozytywny. Patrzy, tak. Dokładnie, dokładnie. Jest mega pozytywnym chłopakiem i ja lubię też takich pozytywnych wariacików i... On idealnie pasuje do tego. Tak, tak. Jeszcze... I na przykład w Lechi też z Macierzyńskim miałem dobry kontakt. Okay. I też no. taki wariacik. Przemek i... to wariacik, ale to wariactwo jest tego, wiesz, czasem zdmuchnęło tak? Z planszy ekstraklasowej, można powiedzieć. No, no dokładnie. Wiesz, gdzie teraz grają? Gdzieś jakaś czwarta, piąta liga, coś takiego? No nie wiem, nie wiem. Kontakt się teraz urwał i... No i wydaje mi się, że gdzieś tak czwarta liga. No, z tego czasu też... najlepszy napastnik Rocznika 9-9. 9-9, no. Ale przeprowadzka chyba do Gdańska też. On debiutował chyba jak miał 16 lat, nie? Mm-hmm. No my wtedy... A ty mieszkałeś z nimi w tym domu? Tak, 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 mieszkałem. Z Adamem Chrzanowskim i z Przemkiem no, to chyba nie był dobry pomysł. chyba jako jedyny wszedłeś na ludzi z tego. Chyba tak. Hotel SB Mafia. Dokładnie, nawet może jeszcze gorzej. Wy mieszkaliście w ilu tam? W najlepszym momencie chyba w siódemkę albo w ósemkę. A ile mieliście lat wtedy? Mieliśmy, nie wiem, z 15, 16 lat. Fantazja. I wtedy się zaczynało, tak, dokładnie. Fantazja, to widzisz. Sauna na dole. To można powiedzieć, że zrobiłeś karierę nie dzięki temu, tylko pomimo tego. Naprawdę. Ale nie, tak naprawdę właśnie to Adaś Chrzanowski jeszcze zrobił. No i Tomek Makowski, Tomek. Okej, okay, Tomek też był. Tomek był też, Tomek. To 50% skuteczności. To ty z Tomkiem byliście chyba taką przeciwwagą, wydaje mi się, dla tamtej ekipy. No ja też, się otworzyłem wtedy. Okej, okay. Cicha woda. Cicha woda, właśnie, właśnie. Cicha woda, ale... Nie, no pozytywne, pozytywne. Zresztą jeszcze domu. Adam Chrzanowski też wraca teraz do Ekstraklasy z Wisłą Płocka, tak, i do kontrakta, więc no, jego też nie możemy przekreślać. Tak jest, ale chciałem jeszcze podrążyć temat Juliana Stefana, twojego trenera, bo się zastanawiam, bo to jest zawsze coś ciekawego, to jest inna perspektywa. Czy on też podchodzi do ciebie dzisiaj w sposób indywidualny? Oczywiście jest bariera językowa, tak jak mówisz i nie znasz francuskiego, to asystenci. To jest historia, bo... No. Grałem te mecze na początku, nie? I dobrze mi to wychodziło wszystko i przyszła kontuzja. I wtedy powiedział, że chce ze mną porozmawiać z moją nauczycielką. Mm-hmm. I no i wtedy sobie wyjaśniliśmy pewne sprawy, że tam za mocno trenowałem, bo jeszcze indywidualnie trenowałem i miałem z przewodzicielem problem. I on się mnie zapytał, czy coś rozumiem z odpraw. Bo myślę, że chociaż troszeczkę okay. Już coś tam rozumiem, nie? A powiedziałem, że no nie, zupełnie w sumie nic nie rozumiem, nie? No i wróciłem po kontuzji, 6 meczy, wszystkie na ławce, 0 minut. Okej, okay, no, widzisz, czyli to... Czyli chyba to jednak miało wpływ troszeczkę i ostatni raz już biorę tłumacza. Okej, okay. Czyli możesz mieć tłumacza na odprawie, czy ten asystent jego, który... Asystent okay. I po angielsku trochę tłumaczy, bo z angielskim jest trochę lepiej. Czyli nie ma takiego, nie wiem, takiego indywidualnego podejścia na zasadzie, słuchaj, Karol, zagrałeś tak i tak, to mi się podobało, to mi się nie podobało. Nie, nie, też zupełnie inne odprawy tutaj są, bo... Tak?
zdecydowanie, bo pamiętam... Krótsze, dłuższe? Krótsze są i no zupełnie inne, bo jak pamiętam w Lechii za trenera Stokowca, to ja się bałem na przykład tych odpraw, nie? Tak? Bo on potrafił gdzieś tam kogoś wypunktować. Tak, szpileczki były mocne, a tutaj nie, zupełnie nie ma, tutaj najważniejsza jest drużyna i nie ma jednostek, tylko właśnie jak mogliśmy poprawić się względem drużyny i zdecydowanie drużyna jest ważniejsza niż indywidualność. Ale to u trenera Stokowca było tak, że kogoś wyciągał, że tak powiem, i mówił, ty mi zawaliłeś tutaj. No tak, tak trochę było i to nawet ja z jedną sytuacją też pamiętam, taką miałem, że też miałem właśnie dobry okres we Włoszech na mistrzostwach. Mhm. Były te zainteresowania z Włoch. I jeszcze był mecz z Brandby też dobrze w tym jeden meczu. Jeden z najlepszych twoich. Chyba wydaje mi się, że jeden z najlepszych moich meczów w karierze. I przyszedł mecz z Rakowem i tam popełniłem dosyć spory błąd. Mhm. I przyszła ta odprawa i była ta bramka pokazana i trener Stokowiec do mnie mówi, że do Włoch to mogę pizzę robić, a nie grać piłkę. Na razie. Okej. I to troszeczkę, wiesz, musiałem następnego dnia do Turcji jechać, nie? Żeby naprawić nos. Złamany został. Złamany konkretnie i ale no, a wiesz, ja myślałem, że ty wiesz taki... co, jestem teraz we Francji i bagietek nie robię. Ja myślałem, że ty byłeś takim synkiem trenera tam. Dobrym kontakt mam z trenerem Stokowcem. No, on też wie, że jest ciężkim charakterem, też tu było dużo osób. No tak, już o nim się nie raz wypowiadało. Nie raz się wypowiadało i też byłem na innym etapie kariery niż Peszkin, czy Błażej, czy Wolak. Ale tak naprawdę to mnie wprowadził do piłkarskiej, takiej poważnej przygody z piłką wydaje mi się, że te kontakty są dobre i są do dzisiaj. Francuską szatnię wyróżnia jednak luz. Ty mówiłeś w jednym z wywiadów chyba na Weszło bodajże, że jednak byłeś trochę usztywniony na początku przez to, że wydawało ci się, że jesteś za bardzo może profi, że chcesz być za bardzo profi? No tak, tak. Zupełnie zawodnicy są, no, są inni niż Polscy. My to wiadomo, jakieś tam warzywa, brokułki, a oni całe życie te bagietki i to jest ta różnica. To też Mariusz Stępiński kiedyś u nas mówił, że Francuzi w ogóle, jeżeli pewnie jakieś ciasta też są, to sobie pozwalają na kolację i to im nie przeszkadza. No, następnego dnia widzę, jaka Żork tam w 90 minucie robi ślizg, nie? No to jest niesamowite, że przy takiej diecie właśnie można... No to siła można... z bagietki idzie, wiesz. No to wiesz, no, i te sery, nie? No, to jest naturalna siła. Bagietka, sery, no... No, mają swoją metodę, ale wychodzi im to, nie? Wiesz, to jest ciekawe, bo jakbyśmy zebrali wszystkie opinie wszystkich polskich piłkarzy, którzy grali za granicą, to się nagle okaże, że polski piłkarz jest najbardziej profesjonalny na świecie, no, dokładnie, nie? Dokładnie tak jest, że polski właśnie piłkarz, wydaje mi się, że za dużo właśnie my szukamy... Źle to zostały te proporcje. Zupełnie źle, że... Bo to jeszcze trzeba... No właśnie, to jest najważniejsze, a nie jedzenie i... Też miałem taki okres, że się zastanawiałem, czy to jedzenie jest aż tak ważne, czy właśnie bardziej powinienem się skupić na indywidualnych treningach, pozostawianiu po treningu drużynowym jeszcze właśnie... Poćwiczyć sobie jakiś element. Dokładnie, indywidualnie. A ten... I nie wiem, czy mam taki luz jak oni. Na przykład ten dialog, mnie też dialog imponuje, bo gramy ważny mecz. I akurat wychodził nowy sezon Dom z Papieru. I godzinkę przed meczem on sobie ogląda odcinek właśnie Domu z Papieru. No na padzie czy ja tam wiadomo, muzyka, ja tak, muzyczka, tak. Playlista, wszystko ułożone. Dokładnie, Hotel Mafia akurat zleciał, to sobie tam słucham. A on sobie, wiesz, Tokio ogląda, nie? Czy tam Berlina. I potem, wiesz, wychodzi i dwie strzela i to jest ten luz, no. No właśnie, bo ty z kolei, tak jak powiedziałeś, miałeś być okazję w tej szatni Piotra Stokowca, gdzie jednak ta napinka była duża i to często mówią piłkarze, ja pamiętam, miałem okazję rozmawiać z Westonem McKennim niedawno i on mówił, że on na przykład nie znosi tej takiej napinki przedmeczowej, bo we Włoszech też to się czasem pojawia, że ten Bonucci czy Chiellini krzyknął. Tak, tak, ale ogólnie ten McKennie chyba... Tak, to on tak, jest, wiadomo, że... Coś tam też widziałem wywiad z nim, że ktoś, jakaś dziennikarka po włosku zaczęła do niego mówić. I on przerażony. Lora już ucieka. Tak, on był przerażony i on mówi, że on w momencie, kiedy stawia stopy na murawie, na rozgrzewkę, wtedy dla niego się zaczyna moment koncentracji, że on nie chce mieć wcześniej ten napinki i tak dalej. I ty przeżyłeś szok kulturowy
tutaj jest rzeczywiście ten luz w szatni. No jest zdecydowanie większy, jest i to czuć, bo w Lechii właśnie jest ta, była ta napinka ze strony Stokowca, szczególnie trener Bako zawsze tam z batem i tak, z tym jego Toraszko. Charakterystycznym głosem napinał nas i no nie wiem, no wydaje mi się, że ten luz chyba jest lepszy. A jakie zwyczaje w klubie też się zaskoczyły? Nie wiem, czy na przykład jesteście zobligowani do tego, żeby na posiłki przyjeżdżać od samego rana do ośrodka treningowego, czy nie ma takich, wiesz, tutaj... 9.45 już mamy zbiórkę, śniadanie wspólne. Wiadomo, oni to 9.44 na tak? miejscu są, tak, co do minuty, nie są wcześniej, nikt nie jest na siłowni. A są duże kary, wysokie kary finansowe za spóźnienie na przykład? Mamy swoje koło. Okay. Koło jak u Jesse'ego Marsza w Dokładnie, tak. Jak ktoś się spóźni, to tam mamy... Co jest na kole? Z takich kilka rzeczy fajnych. Na przykład Ażork się raz spóźnił i było, że trzeba było się ogolić na łyso. No, ale to wiecie, on bez problemu, no tak, wziął maszyneczkę i rachciach, nie, i się ogolił. Dobrze, że trafiło na niego. No. Ale też było chyba, że lewo musiał skosić trawę na naszym boisku. A to jest fajne. To wydaje mi się, że to jest dobry pomysł niż te jakieś fary. Trochę inaczej niż w Juventusie to wygląda. W Juventusie możesz zapłacić 40 000 euro kary za minutę spóźnienia, a na przykład w Millwall u Bartka Białkowskiego jest tak skomplikowany system kar, polecamy odcinek Food Trucka z Bartkiem, że nie jesteś w stanie w tym połapać. Za wszystko płacisz kary. Tylko, że to są kary wewnętrzne, o których decyduje kapitan drużyny. A, kapitan. Tak. Bo są zadania. Nie jest przyjemny, pewnie. Tak, bo są zadania. Tak. I kto nie wykonuje zadań, dostaje karę. Może dostać szybko naliczone. Na przykład ty masz zawsze wiedzieć, o której jest zbiórka w dniu meczowym. I jak nie wiesz, kara. Tak dalej. Ale ten budżet, który się uzbiera, jest przeznaczany na... My mamy bardzo, bardzo fajnego kapitana i też na luzie. I mamy te koło i to się nam na pewno podoba. No to Karol, życzymy ci, żeby tego luzu ci przybywało, żeby ci go nigdy nie zabrakło, no i też żebyś w końcu grał od pierwszej do 90 minut regularnie. No szczególnie tego mi trochę brakuje. Strasburgu, no i tego powołania do reprezentacji Polski w niedługim czasie. Dziękuję bardzo. Karol Fila był naszym gościem. Dziękujemy serdecznie. Dzięki.